mecz z Wartą on już grał jako ten, którym wiedzieliśmy, że próbka A pokazała, że coś brał. I wtedy powinien być automatycznie zawieszony, nie wychodzić na mecz żadną Wartą. Jezu, jaka to niesprawiedliwość, że w dniu meczu z Fiorentiną, historycznym. No wiesz, no, nie jeden lekkoatleta w finale Igrzysk Olimpijskich nie pobiegł, bo mu wyszła próbka za półfinał, no i co? To może szkoda, że go wykluczyliście z finału, jak mogli no pobiec w finale, nie? I czekać do próbki B, jeżeli próbka B nie potwierdza? Ja tak samo uważam jak Kowal. Trzeba zrobić szyderkę taką, jaką się robiło z Kuby Wawrzyniaka, ja pamiętam, jaką się robiło. Ja nie pamiętam, bo wtedy nie mam internetu. No ale się robiło, w programach, były programy. Wtedy też nie występowałem sportowe. W programach. Ja wiem, bo wtedy oglądałeś wieczorynki tylko i musiałeś iść. Który to był rok? 2007? Wtedy ciebie oglądałem, Kowal, w telewizji. No mówi, to ja robiłem, to właśnie... Mówiłem, ale to jest... Ale ekspert, pan. Ale żyleta. To ja właśnie szydziłem z Kuby Wawrzyniaka, że witaminy i tak dalej.